Łysa Góra, zwana też Łyscem lub Świętym Krzyżem, o genezie tej nazwy opowiem Wam nieco później. Jest częścią pasma Łysogór, które uchodzi za bardzo tajemnicze, choćby ze względu na to, że czciło się tu pogańskich bożków, czy też tak zwane sabaty czarownic, które rzekomo odbywały się na tym terenie. Choć historycy nie znaleźli tu jasnych dowodów na ich istnienie i podchodzą do tych legend bardzo sceptycznie. Jednak mimo wszystko takie miejsca wzbudzają niebywałą ciekawość z domieszką właśnie tej tajemniczej otoczki. Dzień dobry Państwu, bardzo witamy z jednych z najstarszych gór w Europie, a mianowicie z Gór Świętokrzyskich oczywiście w Polsce, a jakże. Idziemy właśnie takim fajnym szlakiem, raczej drogą asfaltową na Łysą Górę. Bardzo popularną górę, wszystkim chyba znaną tutaj w Górach Świętokrzyskich, ale też w całej Polsce. Na górze jest mnóstwo atrakcji, jak między innymi klasztor misjonarzy Oblatów, wał kultowy Słowian, wieża radiowo-telewizyjna, jest Muzeum Parku Narodowego i Gołoboże. Największe tutaj w Górach Świętokrzyskich jest właśnie na Łysej Górze, a Gołoboże to takie rumowisko skalne, czyli no kupa gruzu, tak można krótko to ująć. Jest jeszcze kilka fajnych atrakcji i miejsc na Łysej Górze, o których opowiemy Wam oczywiście za chwilę. Tu jest wjazd na parking, za mną budka, w której uszcza się opłaty. Parking dość duży, sporo miejsc, pewnie w sezonie, gdy ludzie się tutaj zjadą i jest dużo turystów, bo to jest bardzo popularne miejsce. Łysa Góra także jest pewnie obłożony w 100%, a dzisiaj jest dużo, dużo miejsca. Są chyba ze 4 samochody, jakiś autobus. No i tutaj właśnie jak się Huta Szklana kończy, po lewo jest parking. Cena to 15 zł od samochodu osobowego, 5 zł motocykl, 25 zł bus i 40 zł autobus. Przed nami jest wejście, brama na szlak na Łysą Górę. Bardzo krótki szlak, liczy sobie około 2 km. A las jest taki, no piękny jest, ta szać taka jest na tych drzewach. Także no kurczę, klimatycznie tu wygląda. No idzie się przyjemnie, jak na razie troszeczkę taki lekki mróz jest, nie? Mimo, że jest na minus, to na plus właśnie jest ten mróz. Łysa Góra jest drugim co do wielkości szczytem Gór Świętokrzyskich, a mierzy sobie 595 metrów nad poziomem morza, chociaż Wikipedia podaje, że 594, nie wiem czemu. Na Łysą Górę można dostać się z 3 miejsc, a mianowicie właśnie z Huty Szklanej, z której my idziemy, z szlakiem czerwonym, później z miejscowości Czcianka, również szlakiem czerwonym, i z miejscowości Nowa Słupia szlakiem niebieskim. Teraz chwila przerwy. Słyszycie to? Drzewa szczelają normalnie. Fajnie to słychać. No bo ten o tym zahaczył, widzisz? Rozmawiają ze sobą w jakiś tam sposób po drzewowemu, nie? No i wracając do tych szlaków na Łysą Górę. Czerwony szlak to jest główny szlak Gór Świętokrzyskich imienia Edmunda Masalskiego. I właśnie tym szlakiem lecimy na Łysą Górę. Pierwszym punktem, który napotkamy idąc od Huty Szklanej na Łysą Górę, jest Gołoboże na Łysej Górze. I to tutaj idziemy na lewo, prawda? W sezonie letnim tutaj są pobierane jeszcze dodatkowe opłaty. Dzisiaj chyba jest zamknięte z tego, co widać, ta budka, także chyba nikt tych opłat od nas nie będzie pobierał. Ale jest kod. Aha, no, czyli można opłatę za wstępy uiścić za pośrednictwem kodu QR 13 zł. No trochę tam chyba odjechali z tymi cenami, 13 zł, żeby na taras wyjść i sobie na rumowisko skalne popatrzeć, no to trochę chyba dużo, no ale no, takie są ceny. Zobaczymy, czy ogólnie jest ten taras widokowy dostępny, bo nie wiadomo, czy tam można wejść. No można też iść szlakiem od Huty Szklanej właśnie bezpośrednio pod ten
pod te gołoboże, żeby zobaczyć sobie. Mi się wydaje, nie szliśmy tym szlakiem, także ciężko mi się odnieść do tego. Teraz zimą to pewnie kiepsko będzie widać, bo to będzie przykryte wszystko śniegiem, podejrzewam. Także no, widok no, na śnieg, prawda, tego gołoboża raczej nie zobaczymy. Co ciekawe, to gołoboże liczy sobie około 500 milionów lat, także no, poczciwy staruszek z tego gołoboża. Powierzchnia tego gołoboża to jest prawie 4 hektary, no także sporo. Tylko, że las już przejmuje część tego gołoboża, także wdziera się sukcesywnie tutaj w części tego skalnego rumowiska. Tutaj nawet widać, jest jakaś choineczka, już na środku rośnie. Także z czasem, jeżeli nikt tych drzew nie będzie wycinał, no to będzie zanikać, ale... My już tych czasów raczej nie dożyjemy. Chyba, że wymyślimy jakiś panaceum młodości albo panaceum nieśmiertelności raczej. I będziemy żyć tak długo i sobie przyjademy tu kiedyś jeszcze obejrzeć, czy to gołoboże jest, nie? Piękny, słoneczny, przede wszystkim taki przejrzysty dzień. Jest tu zdecydowanie lepiej, ponieważ jest tu też tablica taka z informacją, co możemy zobaczyć, prawda, z tego punktu widokowego. No a dzisiaj no, nic nie widać poza no, kamieniami, które są spruszone, prawda, białym puchem. Atrakcja, która kosztuje 13 zł, moim zdaniem w takich warunkach absolutnie nie warto wydawać 13 zł, żeby przyjść popatrzeć na rumowisko skalne. I tutaj jak się wchodzi na to gołoboże, to jest właśnie szczyt Łysej Góry 595, czyli wszystko się zgadza. Jesteśmy zdobywcami Łysej Góry. Było ciężko, była krew, był pot i były łzy, ale ostatecznie daliśmy radę i dotarliśmy na szczyt Łysej Góry. Za nami wieża telewizyjno-radiowa na szczycie Łysej Góry. Wieża została wybudowana w 1966 roku. Na początku Ministerstwo Leśnictwa kategorycznie sprzeciwiało się jakby w budowaniu tej wieży tutaj na Łysej Górze. No i sami miejscowi nie chcieli, żeby tutaj powstała ta wieża, prawda? Były jakieś tam pewne obawy, ale przyszedł Cyrankiewicz i padł... Każdy prowokator, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Żaden już więcej nie miał nic do gotki, no i ta wieża stoi. I co ciekawe, ona jest bardzo wysoko, bo ma 157 metrów. Niestety, jak widzicie, dzisiaj jest taka pogoda, że nie potrafimy zobaczyć z samej góry szczytu tej wieży. A jeszcze co ciekawe, jakby ktoś chciał tam wejść, bo tu jest taka informacja. Wejście na teren obiektu powoduje natychmiastową reakcję grupy interwencyjnej oraz wezwanie policji. Także panie Banot, jak mnie pan ogląda, to pan uważa, jak pan będzie wchodził tu na ta wieża. Polecam, nie wiem, czy już tam w los, czy nie w los, ale jak będziesz wchodził, to uważaj na ta grupa interwencyjna i na policja. W nocy najlepiej. Dziękuję. No idziemy kawałek dalej, teraz do opactwa jeszcze. I napić się jakieś też ciepłej herbatki, prawda? Chowaliśmy się pod takie zadaszenie tu, żeby się napić ciepłe herbatki. Kanapeczki dobre, ale przede wszystkim gorąca herbatka. Picobello w takim razie. Dzisiaj jest, będzie z minus 5 albo lepiej. No, coś tego. Tylko wiatr jest jeszcze taki zimny, nie? Zanim zobaczycie, co spotkało nas w dalszej części tego filmu, to może przytoczę krótką notę o historii Świętego Krzyża.
Docierając do źródeł nazwy tego miejsca, nadmienić trzeba, że przed tym jak ta góra stała się symbolem chrześcijaństwa na ziemiach polskich, była największym ośrodkiem kultu pogańskiego, o czym świadczy niedokończony wał kultowy, budowany prawdopodobnie pomiędzy IX a XI wiekiem. Zaś nazwa Święty Krzyż wywodzi się od relikwii Świętego Krzyża Chrystusowego, które na tę ziemię przywiózł sam Władysław Łokietek po swojej wizycie na Węgrzech. Jednak podania głoszą, że to święty emeryk, książę węgierski, podarował relikwię w podzięce benedyktynom, po tym jak to anioł wyprowadził zagubionego emeryka z pobliskich lasów. Teraz już chyba nie muszę tłumaczyć, skąd wzięła się nazwa tutejszych gór. Legendy też głoszą, że pierwszych benedyktynów w tym miejscu osadził Bolesław Chrobry na prośbę swojej matki Dobrawy. Jednak historycy skłaniają się do wersji, że to inny Bolesław, a mianowicie Krzywousty, założył tu klasztor w pierwszej połowie XII wieku. Swego przywiązania do tej świętej góry nie krył też sam Władysław Jagiełło, który nie szczędził grosza na rozbudowę klasztoru, a przed bitwą pod Grunwaldem gorliwie modlił się o zwycięstwo wojsk zjednoczonych nad krzyżakami. Co jak wiecie, skończyło się dla tych drugich niezłym łomotem. Klasztor był wielokrotnie rozbudowywany i odbudowywany, między innymi z powodu pożarów czy wojennych zniszczeń. W 1884 roku rosyjscy zaborcy przekształcili opactwo w ciężkie więzienie, co podczas II wojny światowej niestety odbiło im się czkawką, gdyż hitlerowskie Niemcy stworzyły tu obóz zagłady właśnie dla jeńców radzieckich. Dzieje Świętego Krzyża są zdecydowanie bogatsze, ale zważywszy na to, że to miejsce było świadkiem ponad tysiącletniej historii Polski, trudno jest ująć to w kilku zdaniach. Naszą wiedzę na temat tego miejsca ubogacił znacznie pan Marek, który z niebywałą pasją raczył podzielić się z nami swoją wiedzą, poruszając często tematy drażliwe, bądź też niewygodne dla oficjalnych kart historii. Zaciekawieni jego opowieściami, postanowiliśmy zakupić jego autorską książkę. Bata idzie z panem kupić książkę od pana, który nam tu opowiadał całą historię Wiśniowieckich, między innymi. I z dedykacją będzie, tak? Tak, tak, będzie. I tutaj mamy od pana książkę W cieniu buławy i korony. I moje imię, nazwisko. Tak. Bracie Radosławowi, miłującym ojczyznę, wiarę i historię, dedykuje autor, data, święty krzyż i podpis. Pięknie. Myślę, że będzie ładna pamiątka. Bardzo ładna, dziękujemy. Książę Jeremi Wiśniowiecki. A odnośnie tych wałów tutaj, bo gdzie ich szukać? Bo już szliśmy tutaj w tą stronę, to teraz nie zauważyliśmy. Pan, teraz pan nie znajdzie. Bo śnieg jest, tak? To jest śnieg. No właśnie, tak myśleliśmy. One są już teraz takie malutkie raczej, bo one już kiedyś były, do 2 metrów dochodziły, tak? Nie, do wysokości. Nie, oczywiście. Tutaj w ogóle, gdzie jesteśmy na tej górze, to sobie wyobraźcie państwo, przecież to była góra, Jasna Góra. To stąd Jasna Góra w Częstochowie wzięła tytuł, bo gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w pierwszej Częstochowie, najświętszej miejscu naszej ojczyzny. To było takie miejsce, no, wyjątkowo wyraźne, widoczne, kultowe, stąd ten wał, co pan mówi. No ale ta erozja gruntu, te wiatry, to wszystko zrobiło swoje. Tak, oczywiście. Poza tym, ja się mówię zawsze, nie ma pieniędzy, no nie ma. To jest największy problem. Jesteśmy na sali, w której są przywożone pamiątki z różnych misji z całego świata, prawda, tutaj. Pamiątki z Kamerunu, no to widać, że to pamiątki afrykańskie, takie różańce, naszyjniki, te szapeczki. Tu jest skóra pytona, zobaczcie jakie to jest ogromne. Tam też skóry jakichś węży, a tam na górze, to właśnie pan nam przed chwilą powiedział, to jest ten zwierzak, który konsumuje kawę, prawda? Później z tych odchodów tego zwierzaka są pozyskiwane te ziarenka kawy i z tego jest parzona kawa dla gości i to jest bardzo, bardzo droga kawa, najdroższa na świecie. No, tu są pamiątki z Kanady, z misji na przykład. Jesteśmy akurat w takiej celi, w której naziści upychali więźniów. Tłoczyli ich tu i do ostatniego więźnia upychali na siłę, prawda?
zamykali kraty. No i ci, co byli w środku, no umierali po prostu. Ci jeszcze, co gdzieś byli na obrzeżach, prawda, no to przeżywali w takiej sytuacji. Jedli tych więźniów z głodu zwyczajnie, tych, którzy umarli, prawda. I co ważne, tu jest taki właśnie napis, że kanibalizm będzie karany rozstrzelaniem. I rozstrzeliwali po prostu tych ludzi, którzy jedli swoich współwięźniów, no nie z wyboru, tylko z przymusu. No, człowiek w takiej sytuacji jakby zwierzęcie i no, robi rzeczy, których nie możemy sobie wyobrazić w sytuacjach takich normalnych. Ogólnie tu jest bardzo dużo pochowanych benedyktynów. Jak tu remontowali posadzki, to odnajdywali trumny po prostu. To jest Muzeum Historii Niewygodnej. Bardzo niewygodnej, no. Te mury pewnie są przesiąknięte bólem, krzywdą ludzką i tym wszystkim, co w nas ludziach najgorsze, prawda? Niemcy zamęczyli głodem od 6 tysięcy do 8 tysięcy jeńców radzieckich. No to człowiek człowiekowi gorzej niż wilkiem. Jest takie miejsce benedyktynów, tutaj jest ich motto, ora et labora, czyli módl się i pracuj. No i tu mamy takiego benedyktyna w stroju, przepisywali księgi. Czasem przewodnik nam mówił, że całe życie przepisywali jedną księgę, ale jednak dzięki nim zostało to do dzisiejszego dnia. Kazania świętokrzyskie tutaj powstawały prawdopodobnie. Na klasztornym terenie też można napić się kawy, gorących napojów. Z zimą wskazane, bo tu jest dość zimno, trzeba powiedzieć. Jest nawet bardzo zimno w tych pomieszczeniach. I można też coś zjeść, bo tam była jadłodajnia tak zwana i całkiem niedrogo. Niestety wejście na wieżę zamknięte, nie wiem z jakiego powodu, może z powodu tego, że jest zimno po prostu. A na wieżę może wejść maksymalnie 20 osób. Ceni nikt, to dorośli 5 zł, dzieci 3 zł. Godziny otwarcia, proszę bardzo. Na wypasie ta zakrystia jest, to trzeba przyznać. Ale ładny zapach drzewa tutaj jest, nie? Fajnie drzewem pachnie. Tutaj można zakupić pojemnik na wodę święconą, a tutaj jest woda święcona i można sobie nalać wody święconej. No i misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. Wykrusza się ten zakon, czy też ci misjonarze, jest ich coraz mniej. No jest taka jadłodajnia ładna na dole. Można sobie grzańca tutaj kupić za 9 zł. Jest nawet dla dzieci za 7 zł. No i zamówiliśmy sobie takie jedzonko, znaczy się jedzonko, jomą zupa pomidorowa. Abatka grzańca sobie zamówiła i serniczek. Ja. Za wszystko zapłaciliśmy ile? 29 zł. No to nie jest tak źle, nie jest tragicznie. Pomidorowa 10 zł kosztowała za chatę. Grzaniec 9 zł, sernik, gdy wychodziło 10. Ale porcje są solidne i grzaniec ma moc. Ja nie mogę pić, bo jestem niestety kierowiec. Ale łyczka możesz zrobić. Łyczka se zrobię, żeby skosztować, żeby mi żol nie było i żeby mi nogami nie powykręcało. No zabawiliśmy tak długo, że już się ciemno robi powoli. Ale jeszcze idziemy teraz do krypty. Właśnie Jeremiego Wiśniowieckiego, no, którego przenieśli do tej krypty właśnie tutaj z tego klasztoru. Tutaj do krypty wstęp jest płatny. Dzień dobry. Dwie dorosłe. 2 złote dzieci i młodzież. Złotóweczka, czyli tak symbolicznie. Nie ma pani drobnej? Jeszcze nic chyba. Nie wydam pani. Wszystko wrzuciłam do skarbonki. Tak, czyli pani nie ściąga z tego plecaka. Idź się. Dziękuję. No nie ma. Pani nie ma wydać. Dziękujemy. No, okazało się, że nie mamy drobnych i pani nas wpuściła za darmo. I tu leży właśnie książę Jeremi Michał Korybut, czyli kniaż i książę Wiśniowiecki. Ale jakie ma zęby fajne, ty. No. Z lekcza creepy. No jak to Beata powiedziała, to z lekcza creepy. Chociaż były pewne kontrowersje, czy to jest właśnie książę, czy nie jest książę. Ale ostatecznie wyszło na to, że to jest książę, nie? Książę Jeremi Wiśniowiecki właśnie za życia wyglądał tak. No,
czasów Bolesława Okrągłego w kryptach tego kościoła pochowano 82 opatów, 275 przeorów, 1080 zakonników. Lata jeszcze idzie obadać ten budynek, tu jest, nie wiem, czy to jakoś dzwonnica jest, chyba dzwonnica. Także zobaczymy jeszcze, co tam jest w środku. Kłódka, wiesz? Słucham? Kłódka. Kłódka? Rzeczywiście kłódka. To jest stara dzwonnica, nieużywana. No, tak myślałem, że to właśnie dzwonnica jest. Tego dnia mieliśmy szczęście do ludzi, którzy bezinteresownie dzielili się z nami swoją wiedzą. Miła pani, której imienia niestety nie poznaliśmy, zaoferowała nam, że zaprowadzi nas do pozostałości po wale kultowym. Po drodze uzupełniła też naszą wiedzę o tym miejscu i przy okazji udzieliła cennych wskazówek odnośnie wejścia na Łysicę, które zaplanowaliśmy na następny dzień. Jest ukryta ścieżka na ten pierwszy szczyt Agaty. Aha, na ten pierwszy szczyt. Jeśli nie przegapicie tej ścieżki, zobaczycie. No tak będzie dosyć stromo schodzić w dół. I widać te wzgórza kunowskie, wiatraki, no to kawałek Bodentyna. Oby tylko widoczność była, bo dzisiaj trochę kiepsko, tak, ale no... Ale nie, będzie coś tam widać. No. Uwielbiam to pasmo, które widać stąd. To jest moje ukochane pasmo jeleniowskie. Nie wiem, czy byliście kiedyś. Nie. A polecam. Jakby a zalesione sobie... tam są szczyty, bo chyba tak, tak też. Wszystko jest zalesione, ale są gołoboża. Też na Szczytniaku jest piękne gołoboże, szczególnie zimą. To tam jest taka dzicz, taka prawdziwa tatrzańska dzicz. I o to chodzi w górach właśnie. Cudnie. Zaraz dojdziemy, zaraz Państwu pokażę. No, to świetnie. Także przespacerujcie się do tej Szczytniki, bo warto, drewniana, śliczna, malutka, bez przesady, no nie ma tam żadnych fajerwerków, ale nie o to chodzi. No pewnie. No, oczywiście, że nie. Dziękujemy jeszcze raz za te wskazówki bardzo cenne dla nas. Do widzenia, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. No i co się okazało, że ta pani jest? Przewodnikiem świętokrzyskim. No, przewodnikiem świętokrzyskim. Także mamy szczęście dzisiaj. Pan w kościele powiedział nam, że nie znajdziemy tego wału. Bo jest przysypany śniegiem, ale widać, że jest wał, tak. I taki wał. Pewnie mu na pewno zależało, żebyśmy to znaleźli, bo on tak bardziej takie religijne z czasów chrześcijańskich. Tak, rzeczy to jest, lubi, to jest wał pogański. A my lubimy historię. Tak, a wał pogański liczy sobie właśnie około 1,5 kilometra długości, był w kształcie podkowy i co robił? Rozdzielał sakrum od profanum. Mur świątynny czy coś takiego, coś w tym coś rodzaju. Na tej zasadzie, no. Tylko wiadomo, że to byli bożkowie pogańscy, wtedy jeszcze tam jakieś światowidy. Nie, inne. To akurat była Łada, Boda i Lelum. I Lelum Polelum. Łada, Boda i Leli. Aha, i osiągał wysokość nawet 2 metrów taki wał. 2,5 metra. No, nawet 2,5 metra. Budulcem tego wału były oczywiście skały, które tutaj na tej górze są, czyli piaskowiec kwarcowy, tak? Czyli teraz wchodzę na ten wał i tam jest dalsza część tego wału. Figurka była zmieniana, bo była ukradziona. I tu jeszcze po drodze, tak na szybko, pokażemy wam kopię Czartoryskiego. Bata, szybko coś powiedz o tym. Upamiętniający powstania, wystąpienia patriotyczno-religijne narodu polskiego wobec rosyjskiego zaborcy. I to zostało zniszczone... Przez Rosjan. Po powstaniu styczniowym przez władze carskiej Rosji i odbudowane 100 lat później. Powiem szczerze, że no jest tu sporo miejsc, które można odwiedzić. I są jeszcze ścieżki dydaktyczne. Także naprawdę, naprawdę warto tutaj przyjechać, ale chyba bardziej skłaniałbym się ku opcji letniej, wiosennej. Wszystko jest fajne, jesiennej. Tylko dzień jest za krótki zimą. Za krótki jest dzień, to raz. A drugą rzecz, no jednak jak jest śnieg, to jest przykryty. Dużo rzeczy i nie widać tego, no. Tak jakby było widać latem. Ale jest magicznie. Tylko, że no jest mnóstwo ludzi. Po prostu jest szaleństwo tutaj latem. Jeszcze taka opcja, żeby tam, nie wiem, w tygodniu przyjechać, to wtedy miałby to chyba jakiś sens. Ale już na weekend, no to jest masakra tutaj ponoć. Ale na pewno jest to miejsce, które koniecznie i warto zdecydowanie odwiedzić. Nie tylko ze względu na to, że tu otoczenie jest bardzo fajne, prawda, tej Łysej Góry i tego klasztoru, tylko też ze względu na właśnie wartość historyczną tego miejsca, bo jakby nie było, jest to pierwsze polskie sanktuarium.
Dopiero później była Częstochowa, dopiero później był Licheń. Tutaj się zaczęło chrześcijaństwo, bo no to już Dobrawa zaczęła budować tutaj na Łysej Górze pierwszą świątynię, prawda? No i sprowadziła tu benedyktynów z Rzymu. No i sprowadziła benedyktynów właśnie z Rzymu. Kozacko jest oświetlony ten klasztor. Z tej perspektywy to fajnie widać. Ale fajnie widać też wieżę. O, teraz widać wieżę w całej okazałości. Może, nie wiem, zrobię jakiegoś zooma lekkiego albo większego. Będzie już teraz kłopot z wyostrzeniem, bo jest ciemno, ale widać górującą nad klasztorem właśnie wieżę nadawczą. I ostatni rzut oka jeszcze na klasztor. I zmykamy do naszej noclegowni. Jeszcze gdzieś pół godziny drogi nas czeka do samochodu. I później z 20 minut do noclegowni, a jest już ciemno, kompletnie ciemno. 5 minutes later. Szczęść Boże, może kawałek do parkingu tutaj. No, super. Super. Chodź, Batko. Czekajcie, kochani. Jasne. Sobie pójdę. Co się jesteście? Ze Śląska. O, proszę. Ja pochodzę z Rzeca. A myśleliśmy właśnie z Katonina do Świętej Katarzyny. Dzisiaj? Tak, przez Łysicę. O, no to elegancko. Ogólnie myśleliśmy, że przyjdziemy tutaj na Łysą Górę gdzieś z 2 godzinki z powrotem, a byliśmy tu pół dnia. Czy ten samochód tutaj gdzieś macie? Tutaj na parkingu, no. Piękny medalik od nas, od Sióstr Miłosiernych. Ja, a my też coś mamy. O, proszę, dzień obdarowywania. Tak, a jak? Trzeba się dzielić swoim bogactwem takim, jakim mamy, cokolwiek to jest. Proszę, to jest nasz magnes. Tak. Dobrze. Dziękujemy również. Z Bogiem. No i dotarliśmy już na parking. I mieliśmy jeszcze pod koniec fajną przygodę taką, bo idziemy, człapiemy i tu nagle samochód staje. Nie wiedzieliśmy już, czy mamy uciekać, czy nas tam porwać, czy dla okupu oczywiście. No nie, ja nie miała tyle myśli w głowie akurat. No ale ja miałam, ja tam wyobraźnia bardzo, bardzo rozbudowana, że tak powiem. No i w środku siedziały siostrzyczki i zapytały się, czy nas podwieźć. Taki szczęście mamy dzisiaj do ludzi, także nie musieliśmy iść z buta. Podwiozły nas na parking, jeszcze żeśmy sobie tam poopowiadali, bo one też dzisiaj robiły Łysą Górę i Łysicę razem. No i dostaliśmy od nich takie fajne medaliki i obrazki. Jak powiedziałem, nie wypuszczałem nikogo z pustymi rękami. A myśmy w zamian dali im nasz wandrusowy magnes i okazało się, że jedna z tych sióstr zbiera sobie magnesy, tak żeby będzie miała nasz do kolekcji. Dzisiaj mamy szczęście do dobrych i fajnych ludzi. Ciekawych. I ciekawych też, co ważne. Którzy potrafią się podzielić swoją wiedzą z innymi, a oni się dzielili z nami. I to bardzo chętnie, bo sami jakby do nas zagadali, nawiązali z nami kontakt i to było bardzo przyjemne. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś, bo mi już ręka odmarzła, bo jest już bardzo zimno. Auto stoi. Za czasów Jagiellonów. Jagiellonów, jadłeś padał, nie tak? Nie, powiedziałeś normalnie. Nie, jeszcze raz. To ja jest alfą i omegą. Chyba są dla siebie. A ty jest jedną omegą. No. Dobra, a ty łamagą. Dobra, idziemy. Łamaga to samo co omega? Prawie. To łamać go.